Siema. Dostaję dużo wiadomości na temat tego, czy Alan zapłacił, czy nie zapłacił, czy wywiązał się z zakładu, czy nie wywiązał. No cóż, Alan na swoim Instagramie napisał, że no, zgadza się z tym, że zakład przegrał. Po tym wszystkim, co mu udowodniłem, po dosłaniu tych dodatkowych badań, przyjął na bary, że jednak przegrał zakład i że podejdzie do sprawy uczciwie, wpłaci pieniądze na hospicjum dla dzieci, które ustaliliśmy. Tak napisał na swoim Instagramie. No więc co, poczekaliśmy chwilę, aż pieniądze wpłyną. Napisał, że pieniądze wpłacił. Okazało się, że wpłacił, ale połowę. Czyli nie wywiązał się z tego, co powiedział, tak do końca. Zakład był na 10 tysięcy, przelał tylko 5 tysięcy. Nie wiem, czy przelał to gdzie indziej, na inne jakieś tam cele, czy nie. Nie jestem w stanie tego stwierdzić. Tak czy inaczej, no, umowa była inna. Miał zapłacić 10 na nasze hospicjum. Ja swojego dotrzymałem, zrobiłem co chciał. On zrozumiał, powiedział, że rzeczywiście przyjmuje to na bary, więc powinien w całości to wykonać. No nie zrobił, no trudno, jego sprawa. No ja już nie będę walczył o to, jeżeli on sam nie chce podejść tak, jak powinien, więc to już jest jego problem. Dla mnie to już jest walka z wiatrakami, więc nie ma sensu dalej drążyć. I tyle, to już ocenią go ludzie, nie? Czy zrobił prawidłowo, czy nieprawidłowo, jeżeli połowiczny. Ale my mamy połowiczny chociaż sukces, no trudno. Tak czy inaczej, resztę tych pieniędzy postaramy się dorzucić ze zbiórki, z jakiejś tam licytacji ewentualnie. Mamy, tak jak mówiłem, rękawice Denisa i moje, którymi Alan dostał troszkę po mordzie od Denisa i ode mnie, więc te rękawice przekażemy na ten właśnie cel. Nie wiem jeszcze, jak to zrobić, bo okazuje się, że jeżeli będzie zrobimy zbiórkę, a później rozlosujemy te rękawice po tych ludziach, którzy w tej zbiórce uczestniczyli, to jest jakiś problem, bo to już podchodzi pod jakieś tam gry losowe i po prostu nie do końca to jest chyba legalne. Więc myślimy o tym, jak to zrobić, jak doprowadzić do tej zbiórki, żeby te pieniądze zebrać. Także na dniach ogłoszę to na Instagramie, jak już będę pewny. Także przekonacie się. No i co i tyle. No a co do tego, jak Alan się zachował, no to już każdy go oceni wedle własnego sumienia. I no i tyle. Odzywam się za niedługo, no, żeby powiedzieć, jak ta zbiórka ma wyglądać i żebyście wiedzieli, jak ewentualnie możecie na własną rękę wspomóc to hospicjum, żeby dzieciaki miały troszkę lepiej. Pozdrawiam.